starotestamentalnej księdze powtórzonego prawa zapisano następujące słowa, jakie Pan Bóg polecił Mojżeszowi przekazać Izraelitom. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. I jeszcze może to zdanie z tej samej księgi. Bóg cię wywyższy we czci, słowie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana Boga swego. Jest tylko jeden warunek do spełnienia po stronie narodu wybranego, aby był przez Boga wywyższony. Ma on chodzić drogami wskazanymi przez Boga, strzec Jego nakazów, praw, rozporządzeń i słuchać Jego głosu. Taką obietnicę złożył niegdyś naród wybrany swojemu Panu i Bogu. Jednakże, jak wiemy z historii Izraelitów, różnie bywało z dotrzymaniem Bogu podjętych zobowiązań. Natomiast Bóg ze swoich zobowiązań zawsze się wywiązywał, choć naród wybrany często się od Niego odwracał i nie chodził drogami wskazanymi im przez Boga. A były to drogi świętości. Temat drogi świętości, jaką winien kroczyć naród pierwszego przymierza, podejmuje między innymi Psalm 119. Stwierdza on, że na drodze świętości są ci, którzy słuchają Pana, których droga jest nieskalana, którzy postępują zgodnie z prawem pańskim, którzy zachowują Boże upomnienia i szukają Boga całym sercem. Słowa świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, przypomniane na początku, są także zamieszczone w pierwszym liście świętego Piotra. Ale przypomnijmy sobie także znane nam z pewnością następujące zdanie, które Pan Jezus wypowiedział na koniec kazania na górze. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Jest synonimem, słowo doskonały jest synonimem słowa święty. Mamy być świętymi, a nimi jesteśmy zawsze, kiedy cieszymy się darem łaski uświęcającej. Wszyscy was, wszyscy wy drodzy bracia i siostry, zgromadzeni na tej przyświętej w kolejnym kościele stacyjnym, jeśli jesteście w stanie łaski uświęcającej, jesteście święci. Musimy być świętymi, bo to jest nasze zadanie. Pośród zbawionych nie ma ani jednej osoby, która nie byłaby święta, chociaż niekoniecznie musi być ogłoszona przez Kościół. Zatem łaska uświęcająca jest fundamentem świętości, gdyż dzięki niej trwamy w pełnej łączności z Bogiem, który jest po trzykroć święty. Zgodnie ze słowami wypowiadanymi lub śpiewanymi przez nas po zakończeniu prefacji. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Słowa te nawiązują do następującego zdania zapisanego przez świętego Jana w Apokalipsie. Święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący,
który był i który jest i który przychodzi. Dziś w liturgii oddajemy cześć świętemu Kazimierzowi Królewiczowi. Urodził się 3 października 1458 roku w Krakowie na Wawelu. Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu, jak zapisał kronikarz Jan Długosz. Obowiązki państwowe umiał godzić z bardzo bogatym życiem duchowym. Zmarł mając 26 lat. Kiedy w 1602 roku z racji jego kanonizacji otwarto grób, znaleziono przy jego głowie tekst hymnu ku czci Maryi, rozpoczynający się od słów Omni die dic Marie. Każdego dnia sław Marię. Często przedstawia się świętego Kazimierza w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego nocą przed drzwiami katedry dla podkreślenia jego gorącego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu. Maryja, Eucharystia. Dwa fundamenty jego świętości. Podobnie w tych dwóch fundamentach swoją świętość budował przez 15 lat, bo tylko tyle żył. Błogosławiony Carlo Acutis, który zmarł w 2006 roku. Codziennie starał się uczestniczyć we mszy świętej. Kiedy to było niemożliwe, przyjął komunię świętą w sposób duchowy. Po zakończonej mszy świętej nie wychodził od razu z kościoła, ale jeszcze przez chwilę adorował Pana Jezusa obecnego w tabernakulum. Codziennie odmawiał różaniec i mawiał, że ta chwila modlitwy różańcowej była jednym z najpiękniejszych momentów każdego jego dnia. Rozważając przywołane słowa z Pisma Świętego i wspominając dzisiaj w liturgii świętego Kazimierza, warto sobie postawić takie pytanie: jak rozumiemy nasze powołanie do świętości? Czy wierzymy w to, że świętość jest najważniejszym powołaniem jako uczniów Chrystusa? Czy sądzimy, że możemy być świętymi mimo naszych słabości? Kiedyś przeczytałem następującą definicję świętego, określenie świętego. Święty to ktoś, kto wie, że jest grzesznikiem, ale się na swoją grzeszność nie zgadza, starając się z Bożą pomocą przezwyciężać w sobie zło. Na progu nowego tysiąclecia chrześcijaństwa ojciec święty Jan Paweł II zapisał następujące zdania o świętości w liście apostolskim przy tej okazji wydanym. Od razu na początku trzeba stwierdzić, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Czyż nie taki jest najgłębszy sens jubileuszowego odpustu,
jako specjalnej łaski ofiarowanej nam przez Chrystusa, aby życie każdego ochrzczonego mogło się oczyścić i głęboko odnowić. Świętość jest darem ofiarowanym przez trójjedynego Boga każdemu ochrzczonemu, bo przecież łaska oświęcająca jest darem Pana. Dar jednak staje się z kolei zadaniem, któremu winno być podporządkowane całe życie człowieka ochrzczonego, albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Jak pisał święty Paweł do gminy chrześcijańskiej mieszkającej w Tesalonikach. To zadanie nie dotyczy tylko niektórych chrześcijan wybranych, szczególnie wyróżniających się w wierze, bo jak naucza papież Franciszek, wszyscy jesteśmy powołani, by być świętymi, żyjąc z miłością i dając swe świadectwo w codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje, gdyż Bóg nie oczekuje, że zadowolimy się życiem przeciętnym, rozwodnionym, pustym. Jeden z braci zapytał kiedyś świętego Franciszka, dlaczego cały świat biega za tobą i każdy chce cię słuchać? Odpowiedź była bardzo prosta. Bo prawdziwa świętość jest pociągająca. Czy świadectwo naszego życia, naszej wiary, a więc wzrastania i także świętości, jest takie, że pociąga innych do Boga?